tu Kuba, Ewa, Aneta i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważnie. Dzisiaj z nami jest Magda. Magda, powiedz wszystkim cześć. Cześć. I Magda prowadzi lokal Cukier w Cukrze na ulicy Inżynierskiej. Inżynierskiej 1, ale wejście jest od Wileńskiej 13. Od Wileńskiej 13 na tyłach dworca Wileńskiego, niedaleko tam biurowca PKP. Dokładnie tak. I będziemy sobie rozmawiali dzisiaj o słodyczach i o wszystkim, co słodkie. I na rozgrzewkę najpierw, Magda, nam powiedz, co dobrego ostatnio jadłaś. To nie muszą być słodycze. Co dobrego ostatnio jadłam? O nie. No. Od razu pytanie do zaskoczenia. Na głęboką wodę. Może kanapkę sobie dobrą zrobiłaś w domu i chcesz się pochwalić. Wiem. No. Pizza w pizzaiolo. Yeah! Wegańska. No. Pierwsza pizza w życiu, która mi smakowała bez sera. To jest ta z tym kremem, z tym takim puree ziemniaczanym. Nie, nie, to nie ta. Ta pamiętam, że była z jackfruitem, marynowanym w czymś. W jakimś sosie takim pomidorowym, pikantnym. I jackfruit też był czymś, do czego wcześniej nie byłam przekonana. Nigdy do tej pory mi nie smakował, a tam naprawdę był ekstra. Jackfruit, mam wrażenie, że to jest taki produkt, który musi mieć dużo dobrych dodatków, bo sam z siebie nie jest jakiś taki... Czego dobrze trzeba zamarynować. Zamarynować. On właśnie trochę chłonie, tak jak tofu, mam wrażenie. To chyba nawet bardziej bym powiedziała. Nie wiem, sama nie mam doświadczenia z nim, bo nigdy się jakoś tak nie brałam za jackfruita. Nie, znaczy ja kojarzę po prostu, jak gdzieś jedliśmy jackfruita, to on taki bardziej... Znaczy już mocno przetworzony, w sensie no takim, że już w przyprawach właśnie... Pytanie, czy bazowo jackfruit ma jakiś swój smak, jakiś taki dominujący. Ale chodzi mi, że tofu, nawet jak jesz, to jest zawsze delikatniejsze, a ten jackfruit, tak jak był zrobiony, to taki więcej miał wyrazu, więc wydaje mi się, że po prostu łatwiej chłonie. I mówisz, że dobra. Ale to musi spróbować jeszcze w takim razie tej drugiej wegańskiej, bo nie mam z ziemniaków. I jeszcze ziemniaczki. Z pesto takim ziołowym i ona jest naprawdę błędna. Jest cudowne. Mamy na ziemniaki super. Mnie przekonują. Nie, super jest. I właśnie zawsze. Te ziemniaki troszkę mi tak przypominają taki sos beszamelowy. No i jest wegańska. Jest wegańska, więc tam nie ma żadnej śmietany, ale naprawdę to tak, tak trochę konsystencją, no to jest... Jest dobra, jest dobra. Jest super. Tak jak ja wegańskie pizze, to raczej niespecjalnie, no bo... musi być ser. No właśnie, no tak ten, ale jak taki jest ten wegański ser, to... A jedliśmy właśnie też w innym lokalu, już nie będę mówił nazwy, ale właśnie pizzę z wegańskim serem, no i to... Jak topiony taki. Słaby topiony, taki sam tłuszcz na takim placku i to ani bez smaku, ani nic, tak. Ale super. Słabizna. Znaczy ja uwielbiam pizzę Jolo. Wszystkich zawsze namawiam. Ciekawostka, bo odcinkiem przed tobą puszczonym pewnie będzie pizzę Jolo, bo z nimi rozmawialiśmy. No ekstra. Nie, no naprawdę była super, byłam mega zaskoczona, bo no ja jestem największą fanką Nonny, ale przez to, że mają też super ser. Ale jeżeli chodzi o wegańską bez sera, to pizzę Jolo wygrywa. No a do niedawna numer jeden była Nonna, ale od kiedy jest pizza Jolo, to już... Nie, jadłam w pizza Jolo rzeczywiście z serem. To jest do nadrobienia też. No widzisz, no to czyli ziemniak i z serem. No i jeszcze bardzo dobra jest z grzybami. O Jezu, tak. Jest z shiitake, z grzybami. Kosaka moderna, więc generalnie brzęczę. Zaraz sobie zapiszę, będę wiedziała, co jest. Nie musisz zapisywać, po prostu wydrukuj sobie w menu. I wszystko po kolei odznaczaj, odhaczaj. Ale czy oni też mają taki dobry sos pomidorowy doprawiony, jak w Nonnie? Ciężko mi teraz powiedzieć. Ja już nie pamiętam. Bo Nonna dla mnie wygrywa tym, poza tym, że ma świetne ciasto, że ma świetnie doprawiony sos pomidorowy, że to nie jest po prostu pasata pomidorowa. Nie wiem. I to robi robota. Nie wiem, że chłopaki mówią, że oni sami gniotą te pomidory, w sensie, że nie miksują ich, bo to ostatnio nam podali, ale czy jest inny niż w Nonnie? Kurde, ja już tak dawno nie jadłam w Nonnie. Że musielibyśmy sobie porównać. No. Ale możemy się po prostu umówić i pójść razem. Dobrze. Pierwszą Nonnę, a potem do pizzaiolo. Nonna chyba otwiera drugi lokal. No ma, ale to jeszcze nic nie wolno mówić. Może nikt nie przesłucha. Dobra. Jak trzeba będzie wytrzeć, to wytnę. No ale co, przecież to chyba jest... To jest jawne już? No oczywiście. A, no dobra. To ja nie słyszałam. Nie. Sprawdzę, a potem się dowiemy, czy muszę wyciąć ten fragment, czy nie. Dobra. No za miesiąc też może wszystko wracamy, Wracamy do rzeczy słodkich. Magda, jesteś właścicielką marki Cukier w Cukrze. Tak jak powiedziałem, otworzył się już lokal. Ale nie zawsze się zajmowałaś słodyczami. Czym się zajmowałaś wcześniej?
No wcześniej głównie zajmowałam się modą, pracowałam w modzie. Na początku jako modelka, ale to było jeszcze w czasach szkolnych, a później jako asystentka stylistów i stylistka w magazynach modowych. O tej stylizacji to kojarzę już, jak czytałem o tobie, jak robiłem jakiś tam research wcześniej, ale to, że byłaś modelką, no nie wiedziałam. Przecież widać. No tak, no tak. No na pewno nie wygląda na piekarkę, cukierniczkę. No wiem, tak, to jest czasem zwodnicze, ale dałam sobie dzisiaj radę nawet z wiertarką, więc i upiekę ciasto z dużą ilością masła i cukru i jeszcze przywiercę rego. Mogłabyś pójść na wybory mis i pokazać, jak się wierci na przykład. To by była taka bez problemu. No. Na przykład jeszcze do tego mini usługi hydrauliczne, coś w tym stylu, jak najbardziej. Nie, ale właśnie moim zdaniem to musiałaby iść na wybieg z tym tortem, czy coś. I z wiertarką. Nie, ale co, wiecie co? Nie, mam lepszy pomysł. Połączyłabym jeszcze kilka rzeczy. Jeszcze mój talent z czasów pracy w modzie, czyli układanie rzeczy w samochodzie w Tetrisa. Czyli, no, zdecydowanie wygrywałam w tym, naprawdę. Panowie taksówkarze mówili mi, że jakby, no, nie ma opcji, żeby to się zmieściło. I mówiłam, pan tutaj stanie, nie będzie przeszkadzał. Dokładnie tak. Ja to wszystko zapakuję. Zawsze się mieściło. Co prawda dosyć często pod sam sufit jeszcze coś może na siedzeniu, ale nigdy nie trzeba było. Będziemy jechać na urlop, możemy się umówić. Pewnie. Rok temu ponad, na początku pierwszej pandemii, czy w trakcie pierwszej pandemii, moja przyjaciółka na chwilę zerwała, rozstała się z chłopakiem, a byli wtedy na Mazurach, jeszcze z jej mamą, u niej w domku, jego samochodem. I on się po prostu zapakował i pojechał. Więc ja wsiadłam w samochód, w ciągu 15 minut pojechałam na Mazury po nią i po jej mamę. Moim mini samochodzikiem dostawczo-osobowym. One tam miały naprawdę dużo rzeczy. Naprawdę. Musiałam jeszcze zabrać ją, jej mamę i psa. Nawet były kwiatki w doniczkach, których nie zdążyły posadzić. Właśnie zastanawiałam się, czy będzie jakiś zwierzak w tej historii. Oczywiście, ale... zwierzak i jeszcze kwiatki. Wiadomo. Bawiłam się naprawdę przednio. One mi tylko przygotowywały rzeczy, miały zakaz wkładania rzeczy do samochodu, tylko na ganku ustawiały wszystko, co jest zapakowane i co ma iść do samochodu, a ja to wszystko po prostu skrzętnie tam pakowałam. Wszystko się zmieściło. Nie było rzeczy, która by się nie zmieściła. Nie jest. No, dobra. Czyli w pracowni też nie musisz mieć dużo lodówek. O, na przykład. Torty się mieszczą. Torty właśnie nie, tutaj jest problem. Torty nie można ich stokować. Miejscem. No niestety, nie dołożysz jednego na drugim. Jakby tak, no już Tetris nie do końca wchodzi w grę. Ale możesz się bawić kształtami tortów, żeby mieścić w trójkąty. Przepraszam, czy ja mogłabym Państwu zaproponować trójkąt? Jak na razie robimy tylko okrągłe i serce, ale serce to trochę taki trójkąt. No, więc jest to jakiś pomysł. Dobra, to jak powiedz nam, jak doszłaś ze świata mody do świata tortów? Jak to się zadziało? To wyglądało tak, że ja w pewnym momencie bardzo zmęczyłam się pracą w modzie. Tym, jaka była atmosfera. I byłam już trochę tym sfrustrowana i po prostu tak naprawdę z dnia na dzień stwierdziłam, że nie, że ja to jednak rzucam i po prostu odchodzę. I to był moment, kiedy ja jeszcze studiowałam. Studiowałam kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim wtedy, więc przez chwilę, tylko przez parę miesięcy studiowałam i w tym czasie odezwała się do mnie mama mojej przyjaciółki, która robiła torty w masie cukrowej i ciastka w masie cukrowej. I dziewczyna, która wtedy u niej pracowała i pomagała jej z dekorowaniem, po prostu wyjeżdżała gdzieś na rok i potrzebowała kogoś do pomocy, a wiedziała, że ja kiedyś miałam zdawać na SP i jakby też manualnie dobrze sobie radzę, że rysowałam, malowałam, zajmowałam się trochę rzeźbą. No i zaproponowała mi tą pracę, a też wiedziała, że ja zawsze chciałam jakoś się trochę tego nauczyć, czasem jej przy czymś pomóc, bo tam często w nich w domu przesiadywałam i widziałam, jak ona robi, to dekoruje i byłam to strasznie wkręcona. I tak się zaczęło, ja u niej pracowałam, no wydaje mi się, że prawie 2 lata. Dużo się wtedy nauczyłam, jakby zwłaszcza jeżeli chodzi o torty, o jakby takie składanie tortów.
tą konstrukcję. Właśnie nie. Jakby było tak, że ja miałam tak naprawdę pomagać przy dekorowaniu tylko ciastek i wyłącznie, ewentualnie cake popsów. Ale ja strasznie chciałam się jakby więcej uczyć, więc tam tak namawiałam, że to może pomogę składać torty. Tutaj na przykład figurkę zrobię, więc czasem rzeczywiście ja składałam też te torty, na przykład jak ona gdzieś wyjeżdżała, moja szefowa gdzieś wyjeżdżała, żebym mogła pomóc, ale głównie to było dekorowanie. I ja byłam trochę już znużona tą masą cukrową, też już jakby widziałam jakby, co bardziej mnie w tym cukiernictwie, choćby w samym dekorowaniu interesuje, jakby w którą stronę chciałabym się sama rozwijać, iść, a to już jakby odchodziło bardzo od masy cukrowej. Właśnie już wtedy taka fascynacja jakby tortami właśnie dekorowanymi samym kremem maślanym, to jeszcze wtedy nie było takie popularne. I ja sama zaczęłam się po prostu uczyć w ogóle samego cukiernictwa. Czyli po godzinach, że tak powiem, w domu. I wszystko robiłaś sama, czy poszłaś potem na jakiś kurs? Kursu żadnego nie kończyłam, ale udało mi się trafić na świetne książki też anglojęzyczne, profesjonalne, które po prostu czytałam, z których robiłam przepisy i jakby ćwiczyłam w domu. Później poszłam też w stronę właśnie pracy już rzeczywiście w cukierniach na produkcji normalnie i no i tam też sobie całkiem po prostu nieźle radziłam. Wyszło na to, że rzeczywiście można się sporo samemu nauczyć. Rzeczywiście internet, książki zagraniczne i można... i można dać radę i jakby rzeczywiście całkiem szybko przejść na to stanowisko cukiernika. Ja mam takie wrażenie, przepraszam, wejdę ci w słowo, że te 10-20 lat temu, myślę, że 10 nawet, to było tak, że były zawody, tak jak pewnie cukiernicy i wiele innych, że trzeba było przy kimś pracować i patrzeć mu na ręce, żeby się czegoś nauczyć, a teraz 90% tego można się nauczyć w internecie. I moi ludzie po prostu mogą zakładać. Ja nie mówię, że to, co ty robisz, jest takie proste, bo nie jest i też trzeba mieć doświadczenie i fakt w ręku się tego nauczyć, ale jest o tyle łatwiej się nauczyć czegoś takiego albo wejść w to na sam, jakiś taki próg wejścia jest. Znaczy się zdecydowanie. Ja w ogóle nawet z samego tego tej techniki dekorowania tortów na początku takie pierwsze jakby te ruchy wyciskania kremu, ja się tego uczyłam, po prostu podglądałam na filmikach na YouTubie. Tutorial. Tak. Po prostu oglądałam, jak ludzie dekorują, bo niewiele było bardzo na ten temat. A jakby sama z głowy też tych wszystkich wzorów nie wymyślę. Więc po prostu je ćwiczyłam sobie. Ale naprawdę, rzeczywiście tak jest. I to nie tylko nawet o cukiernictwo chodzi. Ja nawet się sama na kanałach na YouTubie nauczyłam, jak robić zdjęcia moich tortów i ciastek. To jest coś, z czym miałam strasznie duży problem. Znalazłam kanał na YouTubie dziewczyny, która jest profesjonalnym fotografem jedzenia i prowadzi naprawdę fajny kanał. Musisz tam podrzucić. Zaczęło się od tego, że szukałam po prostu filmiku, jak robić zdjęcia jedzenia telefonem. I po prostu ona tam naprawdę zrobiła bardzo fajny filmik. Później zaczęłam oglądać więcej jej filmików. Ona pokazuje tam na jednym nawet, jak obrabia zdjęcia na Lightroomie, też na telefonie. Jakby sama już później zaczęłam też to... Zaczęłam to już ogarniać. Jakby teraz już nie mam z tym problemu, ale rzeczywiście to było bardzo pomocne i gdyby nie to, to bym po prostu nie przebrnęła przez ten temat. Nie ma opcji. Robisz teraz zdjęcia swojego jedzenia sama? To co jest sama, tak. Sobie? Sama. Jedyne co, to sesja na Wielkanoc była zlecona, ale tak wszystko. To są zdjęcia, które sama robię. Super, fajnie. To jest, zgubiłem wątek, bo poszła dygresja. Okej, weszłaś w to cukiernictwo, rozumiem, tak stopniowo i w pewnym momencie założyłaś swoją markę, tak jakby zanim jeszcze otworzyłaś lokal. Tak, dokładnie tak było. Ja już trochę to za mną chodziło, też rodzina mnie do tego namawiała. Bardzo słusznie. Pozdrawiam rodzinę. Też było tak, że już w pewnym momencie też nie do końca widziałam jakby miejsce dla siebie w cukierniach w Warszawie, jakby to rzeczywiście, w którą stronę ja bym chciała iść, bo jest dużo takich nowoczesnych jednak cukierni, a ja chciałam iść w taki bardziej niewymuszony old school. I takie mamy o to pytania. Potem. Dobrze, i bezpretensjonalne takie desery. Podoba mi się ta nazwa. Jaka nazwa? No, że taki, że old school.
No, no, to jest old school. No. Nie, no tak, tak, tak. No, to jest też moje zamiłowanie, które pozostało mi po prostu po studiach. No. Mhm. Nie ma co. No i założyłaś tą markę, wiem, że byłaś w Luna Parku. Tak, tak, bo ja wtedy, ja wtedy zaczęłam najpierw robić testy u siebie w domu. Założyłam produkcję domową. Akurat miałam szczęście, że wtedy się pozmieniały przepisy w sanepidzie i była taka możliwość, że już w zapisach sanepidu w każdym mieście była taka możliwość, że w mieszkaniu, które jest jakby musi spełniać pewne wymogi, można taki rodzaj działalności prowadzić, więc to mi bardzo ułatwiło. I ja zaczęłam, po prostu postawiłam u siebie w kuchni dodatkową lodówkę przeszkolną. Z tyłu ze stali nierdzewnej. KitchenAid'a na zmywarce. I dawałam radę. Dodatkowy regał. Jeszcze dwa regały, pamiętam, były w przedpokoju, na którym były różne akcesoria do dekoracji, barwniki, posypki, tego typu rzeczy, pudełka na torty. I zaczęłam robić zdjęcia u siebie w domu. No i jakoś tak zaczęły się pojawiać te zamówienia. I głównie wtedy robiłam torty i ciasta do kawiarni i pracowałam po prostu nad ofertą cukru. Powoli. I potem się pojawiłaś w Luna Parku z ofertą. My jej wtedy nie widzieliśmy, ale usłyszeliśmy już wtedy o tobie na tym etapie. I pamiętam, że poznaliśmy się któregoś raz u Ani na Płatniczej. Tak. I się dowiedzieliśmy, że otwierasz lokal. I potem już powiedzmy takie... No wtedy to chyba jeszcze były czasy remontu. Okej. Okay. Tego ciągnącego się całą wieczność remontu. Okay. A no to opowiedz trochę o tym remoncie, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, bardzo dużo rzeczy robiłaś sama mimo wszystko. No tak, ja jakby przesadziłam. Ja na początku nawet własną księgowość prowadziłam. Czyli tak serio od A do Z. Od 8 do 10 faktury, od 10 do 12 hydraulika, od 12 do 14 piercenie. Tak, tak, tak. Tak, mniej więcej. Tak, dokładnie tak było. Zdjęcia, później social media, wszystko. No zaczęło się od tego, że w ogóle wydaje mi się, że pół roku, z tego co pamiętam, szukałam samego lokalu. Bo bardzo zależało mi na tym, żeby ten lokal był na Pradze Północ. Ja uwielbiam tą dzielnicę, sama tam mieszkam, kocham ją od momentu, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy już prawie 10 lat temu. Mieszkam tam już teraz 4 lata i jedno to jest to, że nie ukrywam, że chciałam pracować blisko domu. No jest to super wygodne. Mam 400 metrów do pracy. To nawet rowerem nie musisz jechać. Ale nie czynicie to wtedy pracoholikiem trochę? A posiedzę dłużej, bo mam do domu blisko. Trochę czasem tak, nie ukrywam, ale no jest to duże ułatwienie, jak nie musisz stać w korkach najgorszych i dojeżdżać. To jest super. Nie, to chyba lepiej w pracy niż w korkach. Dokładnie tak. W swojej pracy. A poza tym widziałam, że też to jest taka dzielnica, w której brakuje fajnej cukierni, a też dużą zaletą jest to, że jest naprawdę bardzo blisko położona centrum, jest dobrze skomunikowana i jakby warto po prostu rozkręcać to. Chyba zaczyna się modna też generalnie robić. I ona jest bardzo klimatyczna też. Jest Czasem za bardzo. Ale ona pasuje do tego oldschoolowego klimatu cukru. Tak. Nie, cukier tam idealnie. U ciebie to jest tak szeroka ulica i tak, no nie wiem, bezpiecznie tam się czujemy. Ostatnio jak byliśmy na Brzeskiej. No Brzeska to jest najbardziej niebezpieczna miejsce na Pradze. No i właśnie chyba niedzielę, południe. Tak, generalnie tłum był na tej, już na tym, nie wiem, na markecie. No ale myśleliśmy tą ulicą zaparkować, no i zaparkowaliśmy no tam najdalej, jak się dało od tego marketu, bo dopiero były miejsca wolne. No i muszę powiedzieć, że potem Ewa jak wysiadała z samochodu... Ja wysiadłam i potem przestawiłam auto. Wróciłam z powrotem. Ej, no nie, żebyśmy stygmatyzowali, no bo powiedzmy sobie szczerze, Praga teraz to też nie jest Praga, nie wiem, lat 70. Nie, dlatego mówię, że jakby u Magdy też trochę jest inny klimat, ale na przykład ta Brzeska, no to zupełnie inny jest klimat i tam no w tych... W tych bramach. To jest masakra. No jest, u mnie w bramie też bywa nieciekawie, ale mam zaraz obok bramy cudownych panów z serwisu rowerowego. Ale masz blisko do policji. Do policji blisko? Nie. Gdzie? No nie, no tam po drugiej stronie przecież policja jest. Nie ma. Nie, jest PKP. To jest PKP biurowiec. Nie, ale niby po drugiej stronie, no tylko jakby okej, no nie jest tak blisko, no ale... Nie ma, najbliższy jest na Jagiellońskiej. Dobra.
Dobra, no, coś pomyliłeś. Na tam, gdzie mówiłam ostatnio, że możemy zaparkować pod policją? A, wiem, chodzi ci przy Ząbkowskiej? No. To jest niedziałający w ogóle komisariat. Znaczy, tam ktoś jest, ale to nie funkcjonuje. Kiedyś chciałam kradzież właśnie. Policja wyniosła stąd. Tak, dokładnie. Ale rzeczywiście jest taka postępująca to zjawisko, się nazywa gentryfikacja. Tak, dokładnie tak. Gentryfikacja to jest bardzo... No, jakby idzie to dużo szybciej niż sądziłam. Bo tak jak mówiłam, ja tam mieszkam 4 lata i widzę, jak to się zmienia. I ta zmiana, jaka zaszła teraz przez te ostatnie 4 lata, to sądziłam, że no... przynajmniej 6 lat będzie na to potrzebnych, jak nie 8. Idzie to dużo szybciej. No i też trochę konceptów się pojawia. Nie, znaczy właśnie ta część jest też, no bo tak, ty jesteś, jest rano, teraz źródło, tam Ewa dalej Serso jeszcze. To się sprawia z tego, co kojarzę, więc naprawdę sporo fajnych lokali. Zresztą, co tu dużo mówić, my sami się przeprowadzamy z Bemowa na prawą stronę Wisły. Ale nie na Pragę Północ. Ale nie na Pragę Północ, ale tamte rejony. To i tak sukces, bo ja jeszcze 2 lata temu, dla mnie Praga to Praga. Koniec, ja nie rozróżniam żadnej północy, południa. Naprawdę. To jest tak? Tam po drugiej stronie. Chyba jest po prostu z tej strony. To nie jest Warszawa. Nie, no. Jest Warszawa, ale nie ta, co trzeba. No. Czyli Magda to był dla mnie jedyna słuszna. Po prostu przemyślany wypust. Tak, zdecydowanie, dlatego tak długo czasu na to zeszło, bo okazało się w trakcie, że w wielu lokalach przez to, że chociaż kamienice nie podlegają pod konserwatora zabytków, to większość elewacji budynków jest wpisanych do gminnego rejestru zabytków, więc trzeba mieć zgodę na przykład na zamontowanie klimatyzacji i w wielu lokalach jest to po prostu niemożliwe. Więc jest bardzo dużo lokali, których po prostu nie można dostosować pod gastronomię, a mi też o konkretną wielkość tego lokalu chodziło, bo nie chciałam, jakby obawiałam się, że jeżeli, jakby nie chciałam brać zbyt dużego lokalu, bo po prostu bałam się, że tego nie udźwignę. No też tak jak wam kiedyś mówiłam, nie planowałam, że od razu będę zatrudniała pracowników, byłam przekonana, że przez gdzieś, radę sama. No, pierwsze parę miesięcy będę po prostu pracowała, cisnęła sama. Na 5 etatach. Szybko, a wyszło jak wyszło. No. Nie, ale tych etatów teraz jest jeszcze więcej, spokojnie. Doszła praczka na przykład. Tak? Macie własną cukrową praczkę? Jestem nią ja. No ktoś fartuchy i ścierki musi wyprać. No rację, dla pracowników, nie dla siebie. A jak siebie. Się pralka zepsuje? Nawet mnie nie strasz. Najważniejsze urządzenie, nie lodówki, nie kitchenej, tylko pralka. Jest bardzo istotna, no fartuszków ci. No, no i jak otwierałaś się, już widzieliśmy, obserwowaliśmy twój profil wtedy, no to widzieliśmy, tu jakieś wiercenie, tu jakieś naprawy, tu się chwaliłaś, tu żaliłaś, więc tu taka, opowiedz trochę o tą drogę. Oj tak, no od momentu w ogóle, jeszcze było po drodze parę przygód, bo zanim wynajęłam ten lokal, znalazłam inny lokal na Pradze Południe. Na Mińskiej. No ja blisko, tak, blisko, tak, tak, to był ruch Mińskiej z jakąś inną ulicą i ja przy składaniu oferty przy przetargu nie podpisałam go w jednym miejscu i byłam jakby przy całej tej procedurze otwierania kopert i to był ten moment, kiedy panie z komisji powinny sprawdzić, czy jest wszystko ok. To jest moment, kiedy można ewentualnie coś poprawić, jeżeli coś jest nie tak. Ja stwierdziłam, że wszystkie są ok komisyjnie, po czym okazało się, że nagle, że nikt nie wygrał przetargu, ponieważ nikt nie spełniał wymogów albo były błędne, te formularze błędnie wypełnione. Okazało się, że moja oferta jako jedyna spełniała wszystkie wymogi, tylko nie brakowało podpisu. No ja się wtedy, prawo w pigułce. Tak, jakby ja pisałam odwołanie i rzeczywiście oni przyjęli to, że powtórzą po prostu ten przetarg, ale w międzyczasie przypadkiem trafiłam na ten lokal, który ostatecznie wynajęłam. Byłam bardzo zestresowana, kiedy składałam kopertę na ten przetarg z ofertą. Ten brakujący podpis sprawdzałaś ile? Sprawdzałam dużo razy. Na szczęście to była już inna dzielnica, więc inny oddział ZGN-u. Dużo bardziej pomocne panie, do których ja poszłam. Pokazałam im te dokumenty, poprosiłam je, żeby sprawdziły, czy jest wszystko ok. One mi jeszcze dodrukowały, pamiętam... Coś mi jeszcze dodrukowały, tak, że prowadzę działalność gospodarczą, dołączyły do tego, że jakby wszystko jest na tip-top, no i rzeczywiście jakby była inna chyba jeszcze oferta, tak, no ale mi się udało wygrać, więc to było bardzo ekscytujące, już myślałam, że jakby
Jesteśmy na dobrej drodze. No. Myślałem, bardzo, że to będzie... bardzo się myliłam. Myślałeś, że to będzie twoje największe osiągnięcie. Weszłaś do lokalu, który wygrałaś i... Znaczy się. Pamiętasz ten moment pierwszy? Otworzyłaś drzwi kluczami? Nie no, że ogólnie ekstra, wszystko fajnie. No trzeba dużo zrobić. Na zapleczu był grzyb na ścianach. Później w trakcie remontu okazało się, że grzyb był też na podłodze. No trzeba było pozrywać ze ścian karton gips, dużo rzeczy powymieniać. Trzeba było zmienić całą elektrykę, zwiększyć podłączenie w ogóle na pobór prądu. Zrobić dodatkowe gniazda. I pewnie tony papierów przy okazji, do tego papieru. No właśnie, tak. Ja nie wiem, ile razy kserowałam całą umowę na wynajem lokalu, ale przynajmniej 20 kopii było. O Jezu. Przynajmniej. Bo za każdym razem, każdy wniosek, który składałam, za każdym razem musiałam składać do niego kopię umowy wynajmu. No, na same zgody... Nie wiem, ile miesięcy czekałam, bo żeby jakkolwiek ruch zrobić, jeżeli chodzi o remont, musiałam mieć zgodę administracji ZGN-u. Później tam dochodziły kolejne rzeczy. Nie wiem, czy słyszeliście o na przykład zgodach na szyld, na który, ostatecznie odpuściłam w ogóle. Jest teraz okleina. Tak, są oklejone szyby, bo tam było tak, że było potrzebne 5 zgód. I to jeszcze nie było tak, że można po prostu w jednym momencie złożyć wszystkie wnioski do każdego z urzędów i po prostu czekać na te zgody, tylko trzeba było je w odpowiedniej kolejności. Mając jedną zgodę, idziesz do następnego z tą zgodą, od tamtych z tymi zgodami idziesz do następnych. Masakra. No masakra. Skończyło się na tym, że konserwator zabytków mnie odmówił, bo stwierdził, że moje chaotyczne czy jakby kolorowe logo nie pasuje do tej zabytkowej elewacji kamienicy. Zabytkowa, ale w cudzysłowie zabytkowa, tak. Elewacja kamienicy. No. Która się cała sypie. Tak, więc... tak, tak. No, zabytkowo. Tak, bardzo zabytkowo. To jest trochę smutne, że ludzie, którzy próbują właśnie wprowadzić trochę kolorytu w stare kamienice, w których nic się nie dzieje od lat, mają aż takie przeszkody, nie? W sensie... Tak, bo nawet tam nie ma elewacji zrobionej w ogóle, jakby tylko na parterze jest w ogóle elewacja, a powyżej na wszystkich piętrach jest siatka i tak, dokładnie, jest tylko goła cegła. Ale ta siatka jest na pewno zabytkowa. No zdecydowanie, tak, to ma rację. A później się sypał, więc no. Pasował do normalności. No i tutaj zawaliłam dzieci. No i tak, jakby te literki tak odpadały na przykład. One miały spadać. Ale nie spadły. Ale to już było, wiecie, zbyt awangardowe. Zbyt artystyczne, gdyby one rzeczywiście pospadały. Żał na ziemi. Żał na ziemi, no to tak. Dobra, i żeby tak jeszcze zamknąć tak klamrą, powiedzmy, ten okres, jakbyś miała... dać młodszej sobie jakieś rady przy otwieraniu lokalu. Co byś powiedziała? Nie otwieraj lokalu. Nie rób tego. Nie ma takiej opcji, no. Na pewno zaczęłabym od przekonywania siebie, że to nie jest dobry pomysł. Ej, ale bardzo często słyszę taką, tak w żartach oczywiście taką opinię, no, ale mam nadzieję, że nie żałujesz, że otworzyłeś. Nie żałuję, ale wiesz co, no na przykład jeżeli jak w temacie elektryka, to dopiero piąta ekipa, która się u mnie pojawiła, zrobiła mi tą elektrykę, bo dwóch elektryków, czy trzech w ogóle nagle mając rozpoczynać pracę, się zawijali i po prostu przestawali odbierać telefony. Gdzie, co jest bardzo zabawne, później się okazało, jak byłam w Luna Parku, jeden z nich jest elektrykiem w Luna Parku. Jak ja się tam rozkładałam, to widzę, że jest taki facet, którego... skądś kojarzę, on tak ucieka wzrokiem. Ja sobie nie mogłam przypomnieć, skąd go kojarzę. I dopiero po tygodniu gdzieś sobie to jest jeden z tych, który uciekł i przestał odbierać telefony. O Jezu. Czyli ciężko po prostu o fachowca, nie? Bardzo ciężko. Strasznie. No. Naprawdę. Nie jest. No to jakby też jakby bardzo dużo papierów, które naprawdę mogą człowieka przytłoczyć. Nie, na pewno... gdybym jeszcze raz się miała za to brać, to jednak stwierdziłabym, że trzeba to zrobić z drugą osobą, mieć wspólnika, a nie brać się za to samemu. Ale mówisz o kłuciu, hydraulice? Nie, wiesz co, jakby sam... Tak, dokładnie. Nie, zorganizowaniu, tak na serio, zorganizowaniu tego wszystkiego. Okay. Bo jakby jedno to jest ta część artystyczna receptury, ta część gastronomiczna typowo już jakby ogarnianie produkcji, tak, ta moja część, a drugie to są te wszystkie rzeczy administracyjne, załatwienie tych wszystkich papierów,
znalezienie tych ekip, przypilnowanie ich, z drugiej strony trzeba w międzyczasie prowadzić social media. No tak. Jakby... No, ale, jest tego ten, dużo, tak. Poza tym ciężko być osobą, która rzeczywiście jakby czuje się dobrze w tych wszystkich kwestiach. Ja na szczęście ostatnio odkryłam, że Krysia, która u mnie pracuje, kocha dzwonić po urzędach. Więc ja już nie dzwonię po urzędach, tylko dostaję maile ze sprawozdaniem po maratonie po urzędach. Na przykład jak coś załatwimy, jak teraz zaczęłyśmy działać trochę późno, co prawda, ale żeby otworzyć, zrobić ogródek. Jestem ciekawa, czy w ogóle istnieje taki zawód od jakaś ogarniacza, osoba, ogarniacza takiego. Asystentka. Ale nie, chodzi na przykład tak, jak masz pośrednika w kredytach, prawda? I ktoś tam ci pośredniczy w tym kredycie, bierze jakąś prowizję i generalnie ty się mało zastanawiasz nad tym. W dużych firmach to się nazywa dział administracji. Mhm. No ale właśnie założenie lokalu, to wszystko z urzędami i tak dalej. No to są tylko wiele osób. Raczej nie ma jednej osoby, która tylko tym by się zajęła, bo są osoby, które na przykład zajmują się odbiorem sanepidu, robią cały projekt i później całą dokumentację. Są osoby, które zrobią ci, zajmą się tam architekci wnętrz, czy no, w ogóle architekci, którzy zajmą ci się remontem. Księgowość ktoś inny. No. Ale to trochę ta choreka. No oni jakby są tak pod gastronomią. Mocno. Firmy takie, które usilnie mówią w cudzysłowie też znowu, że zajmują się ogólnie choreka i przygotowanie lokalu do działalności. Tak, w sensie ja nie wiem dokładnie, jaki jest tam ich zakres usług. Ja, ale jakie pieniądze dzielą. Na pewno jakieś, no wiesz, no... Ale nerwów nie, co stracisz, nie odzyskasz. Czasami lepiej jest zapłacić komuś, kto taką sprawuje pieczę nad całym procesem. Właśnie znajdzie i hydraulika, i znajdzie... No to nie, to myślę, że oni aż tak bardzo... Nie, oni raczej tak technicznie to wtedy już musisz mieć architekta, tak? Na przykład, który się tym zajmie, który... Znaczy ja mam radę. Wydaje mi się po prostu... Jak na przykład ty pieczesz, to powinnaś na przykład mieć męża, partnera, no, czy tam drugą połówkę swoją, która na przykład budowlanką się zajmuje. A kochanka od urzędów. Tak. Świetnie. Dokładnie tak. Najlepiej by było. No. Ja myślę, że to jest taki idealny duet. Nie, ale urzędy, no to jakoś można to ogarnąć. Nie, tego jest strasznie dużo. Serio, nie zdawałam sobie sprawy. Ale chyba budowlanka jest gorsza. Nie, szczerze, wolałam jakby zajmować się pilnowaniem tych ekip niż urzędami. Tona tych papierów po prostu, wniosków, bo to czyli jakby asystenta. To nie jest tylko wypełnianie wniosków, to jest robienie wizualizacji, wymiarowanie tego wszystkiego, różne projekty, tutaj na przykład mapa geodezyjna jest potrzebna. Nagle na tej mapie geodezyjnej w ogóle w skali 1 do 500 trzeba zaznaczyć agregat do klimatyzacji, który jest tak mały, że mój kolega architekt nie wiedział, jak to na tym zaznaczyć, bo nie będzie widać. Zaznaczył to na czerwono i robił mi jeszcze powiększenie tego, bo nie byłoby tego widać. No tak, albo na tle całego budynku pewnie, że czegoś. Nie, całej ulicy. Aha, świetnie. Czyli generalnie dostałem taką kropkę. Słuchajcie, kamienica jakby no serio była, miała maksymalnie wielkość na całej tej kartce no z 5 cm w głąb. I jakby no szerokość cała, no to tu było maksymalnie 2 cm i na tym zaznacz sobie agregat. Jak? Szeroki na powiedzmy 50 cm maksymalnie. Dobra, zostawmy te urzędy, bo ja już się zmęczyłem samym siebie. No, tak jest męczące. Wracamy do old school. Magda, powiedz nam, co pieczesz teraz w cukier w cukrze? Co ja pieczę w cukier w cukrze? Poza tortami pieczemy no takie sentymentalne słodkości, bo z jednej strony są te takie typowo polskie, zapomniane trochę desery, nie tylko warszawskie. Jest wuzetka, w sezonie zimowym są sokoły, czyli bezy przekładane kremem kawowym. Ty nas nauczyłaś w ogóle tego stwierdzenia, przepraszam za dygresję. Mieszkam całe życie w Warszawie, widziałem je nieraz gdzieś na jakimś bazarze w tych takich pudełkach, takich kartonach. Nigdy tego nie jadłem, albo może kiedyś jak byłem mały. I nigdy nie wiedziałem, jak to się nazywa. I dopiero jak nam uświadomiłeś, że to się nazywa sokoły i co to jest. Jak... Tak, właśnie mówiłaś nam i my potem to googlowaliśmy. Jak to wygląda, okazało się, no jasne. A potem zjedliśmy dzisiaj. Powiedzmy jeszcze, co to są sokoły. No sokoły to jest beza przekładana maślanym kremem kawowym. Ostatnio się dowiedziałam, wcześniej o tym nawet nie wiedziałam, bo z takimi się nie spotykałam.
że one kiedyś w tym kremie kawowym jeszcze było dużo spirytusu, ale jakby w PRL-u to w każdym deserze był spirytus. Tort nasączony spirytusem, bajaderka spirytus, łyzetka spirytus, sokoły spirytus. No, jedyny składnik, który był dostępny. Tak, tak, było. Poza tym on też mocno przykrywał inne smaki. To jest, no, a nie jest, tak? No, no jest. No nie jest. Czuć wtedy, jak dasz dużo spirytusu, to nie czuć innych smaków. Ale robisz na spirytusie? Nie, WZ-kę robię na wódce. Okej. Okay. Wódeczka. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Więc to jest WZ-ka, taki old school. Mamy bajaderki i to w dwóch wersjach, bo jest ta bajaderka klasyczna, czyli czekoladowa z orzechami laskowymi, z rodzynkami w rumie. Tam nie ma wódki, tam jest rum za to. Chciałam przyznać znowu dygresję, bo no. To jak tam rzecz, klasyczna bajaderka, jak ja kojarzę bajaderkę, to takie śmieci. Właśnie, zlepki. No. Ja raz się na to skusiłam. I żałowałam okropnie. Ktoś mówi tak, bajaderka, jakie to jest pyszne ciastko. Ja nie wiem, czy byłam na studiach, nie, byłam w liceum i przechodziłam tam w podziemiach, w, że tak powiem, przy dworcu, nie, przy dworcu centralnym, przy rotundzie. I ktoś tam miał te bajaderki. No dobra, to kupię sobie. O, matko, jedyna, co to było. Może właśnie to źródło, skąd kupiłaś tą bajaderkę na podejrzane. No na pewno nie było dobre, ale stwierdziłem, że nie będę próbowała już więcej. A próbowałaś naszej, czy nie, nie w końcu? O, nie, no to nie. Nie tak. Wiesz co, no jakbym ja tutaj wykorzystałam samą ideę, bo rzeczywiście no, bajaderka tak była takim zero waste'owym deserem, po prostu resztki cukiernicze zbite w jedną masę, zabarwione kakao na brązowo, dodane trochę spirytusu, żeby nie było czuć reszty smaku, z tego kulka oblana czekoladą i posypana wiórkami kokosowymi. Ja widzę problem, w moim pewnie nie było spirytusu. No i proszę, no i sprawa się rozwiązała. Jakbyś zalała, to by było lepiej. To byłoby lepiej. No u nas jakby czuć wszystkie smaki, to jest tak naprawdę, zaczęło się od tego, że ja po prostu chciałam wykorzystywać resztki z biskuptów czekoladowych, które robię, które wykorzystuję na torty. Ale jest też bajaderka jasna, na jasnych biszkoptach. Ona już jest bez alkoholu, tam jest biała czekolada, jest kandyzowana pomarańcza, są migdały. I w ogóle jestem zaskoczona, jakim dużym zainteresowaniem w ogóle cieszy się bajaderka, zwłaszcza jasna, bo my po prostu normalnie pieczemy jeszcze dodatkowo biszkopty, bo nie wystarczy nam tych resztek. Tak, dokładnie tak, bo nie wystarczy tych resztek, bo jakby jak to nie jest oszukiwane, to jest to rzeczywiście bardzo smaczne. Z takich klasyków jeszcze typowo polskich, co my jeszcze mamy, są sokoły, o tym mówiłam, a mamy eklery. Mhm. No tak. Eklery z bitą śmietaną. Klasyczne, czego, tak. Ale drugie moim zdaniem też są klasyczne. No, dla mnie przynajmniej bardziej, nawet z budyniem waniliowym. To są takie, które ja na przykład wolałam zawsze, bo ja jako dziecko też nie przepadałam za bitą śmietaną, bo ona wtedy to był taki moment tej chemicznej bitej śmietany, więc wolałam zawsze te z budyniem i my na nich, ja nie pamiętam właśnie, czy one były z polową czekoladową, jak ja je jadłam, jak byłam dzieckiem, czy z lukrem. My na górze robimy jeszcze krem czekoladowy do tego. Okay. Muszę spróbować, bo ja też jestem team budyń. Kocham budyń. Ubóstwie. Ja znaczy jedno i drugie, ale kocham budyń. Chociaż... Albo budyń z bitą śmietaną to już jest w ogóle. O Jezu, to też. Krem diplomat, wspaniałe. Ale z budyniem jest dosyć zabawna historia, jak byłam mała. Babcia, no może nie często, ale czasem prosiłam o to, żeby mi zrobiła budyń. Ale nie po to, żeby zjeść sam budyń, bo on mi tak średnio smakował, ale chodziło o to, co ona dodawała do tego budyniu, bo ona na górę mi dawała tak, wiecie, no z 3, maksymalnie 4 wiśnie w spirytusie, które sama robiła. I ja po prostu prosiłam o ten budyń tylko dla tych wisienek, które zjadałam z góry, odrobinę tego budyniu tylko tam, gdzie jeszcze ten sok syrowy był, już jeszcze zostawiałam. No, za wszystko jasne. No, byłam małym dzieckiem, które lubiło bardzo desery z alkoholem. I zostało? Właśnie nie do końca. Nie? Nie, później mi to całkiem przeszło. Okay. Później wręcz było tak, że jak w jakimś deserze był alkohol, to w ogóle nie było opcji, żebym to tknęła. Okay. Ja na przykład nie lubię deserów z alkoholem. Ja też nie, dlatego bardzo delikatnie to tak robię. No właśnie, bo to chyba jeszcze kwestia jest tego, ile jest tego alkoholu. Bo jak to się sączy, aż jak naciśniesz tam, ten spirytus się wylewa, no to rzeczywiście jest mało przyjemne. No, takie tiramisu.
Ale to też zależy, jak dużo tego alkoholu jest. No. Albo są tiramisu bez alkoholu, tak jak już sama też... Ale ja lubię z alkoholem to tiramisu. No. I tak, ja też lubię, ale nie może być go za dużo. Ale to jest to. Na przykład we Włoszech rzeczywiście zazwyczaj to tiramisu jest dobrze zbalansowane, ta ilość alkoholu, a u nas w Polsce długo był problem z tym, że jakby ten alkohol no, wygrywał ze wszystkim. No, te torty nasączane wódą albo spirytusem, no obrzydlistwo. Nie, i przekładane kremem maślanym. No. Na margarynie. Jeszcze więc takim oszukiwanym tak, maślanym. Tak, pod wódeczkę akurat, ale do wszystkiego innego wcale. No i to te torty, których tak naprawdę nikt nigdy nie jadł. No, ja pamiętam za dzieciaka, ja nienawidziłam tych tortów, które były tam, no nie, już nie wiem gdzie kupowane, no w różnych tam cukierniach pewnie, bo to... Albo babcia robiła, czy ciocia. Nie wiem, no u nas najczęściej gdzieś tam zawsze ktoś kupował i po prostu były to obrzydlistwa. Ja tego po prostu nie ruszałam. To była kara, żeby ten tort dostać i jeść. Tak, też nie przepadałam za nimi. Dlatego teraz robię całkiem inne torty. Wie, jakie teraz torty robisz? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby było dużo kremu, żeby to nie był jakby krem maślany, przekładany nim, wiadomo, z zewnątrz jest, bo jest to z jednej strony część tej konstrukcji tego tortu, bo przez to, ile my tam dajemy różnych kremów do środka, to on by się inaczej nie utrzymał. Zawsze jest 1 do 2 kremów, część na przykład albo na bazie czekoladowej ubijany ganasz, na przykład bita śmietana. Zawsze jest coś chrupiącego. Zazwyczaj są owoce. Zazwyczaj no, on się składa tak z 4 części składowych poza biszkoptem. No i biszkopt... Sporo. Tak, to jest sporo. I biszkopt musi być mocno nasączony. Więc... Czyli nie taki sucholet. Nie, no suchy biszkopt to jest najgorsze. Czyli de facto ta skorupa to go trzyma cała. Tak, tak, dokładnie tak. Dlatego jak czasem klienci piszą do mnie, czy robię torty naked, czyli te takie bez dekoracji z zewnątrz, żeby było widać krem w środku i biszkopty, no to ja piszę, że no nie, jakby nie ma takiej możliwości. Jakby ten tort by się zapadł po prostu. Bo nawet na zdjęciach, na przekrojach widać, że tam samych kremów jest jakby więcej objętościowo niż biszkoptu. Rozjechałby się cały. Tak, rozjechałby się kompletnie. A pytam o te torty, przepraszam, wejdę ci słowo znowu, już nie wiem, który raz dzisiaj. A pytam o te torty, bo torty też są normalnie dostępne chyba na kawałki. Tak, są na kawałki, w weekendy są na kawałki dostępne. Można sobie spróbować. Tak, no i to jest, wydaje mi się, też spoko opcja, że po prostu wcześniej można nawet przyjść spróbować ten tort, to jest jedno, a poza tym no to nie jest taki tort jak kiedyś właśnie u babci, o których opowiadałaś. Więc one są naprawdę smaczne i czasem tak do kawusi. Ja muszę się przekonać, bo jestem zupełnie nietortowy. Wiesz co, no bajaderki i torty są czymś takim, że wiele osób udało nam się w ogóle przekonać do tych deserów i do wuzetki też. Mamy klientkę, która przychodzi do nas i bierze te rzeczy takie, które pamięta z dzieciństwa, jako te takie koszmary dzieciństwa. I za każdym razem tak, dobra, to też wam się udało odczarować. No to dobra, to bierzemy następne. No. Próbujemy. Nie, no muszę się przekonać. Ja tą bajderkę muszę spróbować, bo tak. Ja nie odważyłam się. Dobra, przyjdziemy. Ale ta nasza nawet, nie wiem czy widziałaś na zdjęciach, ona nawet nie jest tą taką kulą, tylko jest takim owalem, to jest polaną, nie wiem jak to nazwać. No ale jasne, jakby inaczej. Widziałam. Może w internecie widziałam, ale jak byliśmy, to tylko czarna ostatnio była. To możliwe, bo ta jasna, tak, jasna bardzo szybko schodzi, dużo szybciej, więc czasem nie wyrabiamy po prostu z nadrabianiem, dorabianiem. Nieźle. I cała stylistyka, tak jak ciebie słyszę, jest po prostu utrzymana w klimacie retro, bo taki klimat też lubisz po prostu. Tak, ja lubię, znaczy się poza tymi polskimi deserami są jeszcze też trochę jest takich deserów bardziej amerykańskich, trochę, ale też bardziej oldschoolowych, takich klasyków. Jest sernik nowojorski na przykład. Dobry. Jest brownie, takie turbo czekoladowe. Nie wiem, czy jedliście brownie. Brownie akurat nie. No, to jest takie konkretne brownie. Tam jest czekolada, dużo masła palonego, trochę cukru i jajka. Czyli generalnie to wszystkiego po jednym. Wchodzę, dzień dobry, wszystkiego po jednym. Tak, i robisz taką jedną wielką bajaderkę. Lepisz taką kulę. Nie, ale dobrze, że mówisz o sernikach, bo na przykład u ciebie chyba jadłem pierwszy baskijski sernik. Tak. I to jest super petardo. To jest zarobiste. Wiesz co, ja go trochę inaczej też robię, bo tutaj chciałam zrobić trochę wersję polskiego sernika, ale który nie będzie taki suchy,
Więc po prostu połączyłam jakby tą ideę sernika baskijskiego i technikę, ale nie robię go na serku takim śmietankowym, kanapkowym, mm-hmm. jak tradycyjnie robi się sernik baskijski, tylko na twarogu ze strzałkowa. Mm-hmm. Więc przez to jemu jest bliżej po prostu do tego polskiego sernika. Mm-hmm. I wydaje mi się, że jest to całkiem jest fajne. Tak, po prostu zarobiście jest też go bardzo lubię. Chyba też zdrowszy, patrząc na te serki. No nie wiem, czy jest coś innego niż Filadelfia, ale Filadelfia to chyba nie ma jakichś... Nie, Filadelfia nie. Ja używam akurat piątnicy Twój Smak. A, okej. Okay. I on jest naprawdę spoko, bo to chodzi o to, że to ma być po prostu taki kanapkowy, kremowy, lekko słonawy serek. No i na tym na przykład robimy robimy nasz sernik nowojorski. Okej. Okay. No. Okay. A te desery tak naprawdę amerykańskie to są w ogóle... Przez historię mojej mamy o PRL-u, no jakby cały cukier w cukrze to jest PRL, który kocham przez moje studia i całą tą estetykę. I jakby historii mamy w ogóle o tych rzeczach z Ameryki, tych paczkach od cioci z Ameryki i rzeczach z Pebexu. Tym takich niedostępnych, ale które się pamięta i które się z drugiej strony bardzo kojarzą z tym okresem. No tak. Chociaż ich nie było. Ktoś tam dostawał i wszyscy o tej jednej paczce z dzielnicy słyszeli. Dokładnie tak, dokładnie tak. Może powinnaś robić takie peweksowe boksy. To jest jakiś pomysł. No, pomarańczami jeszcze w środku. Z pomarańczami w środku. Tak, dlatego albo mandarynki w zimie. Tak, dlatego mamy dosyć dużo kandyzowanych pomarańczy. Okej. Jednak coś w tym jest. Coś i jeszcze masz jedną fajną rzecz w menu, którą ja kojarzę. No. Cukierki, karmelki. Ostatnio słyszałam bardzo ciekawą historię, że stały się w pewnym sensie walutą przetargową na Pradze wśród niektórych sąsiadów, bo czasem mamy problemy z zarobieniem tych cukierków, bo termometry cukiernicze bardzo wariują, jest problem ze znalezieniem takich dobrze działających. A przy pracy w takiej temperaturze, tak? Jak nie, właśnie nie wiem, czy to przy pracy w takiej temperaturze, czy po prostu te sondy się szybko psują. No i jakby konsystencja tych cukierków jest uzależniona od tego, do jakiej temperatury ostatecznie doprowadzimy ten karmel. Jeżeli będzie wyższa, no to on będzie twardszy. No i czasem myśląc, że doprowadzamy go do dobrej temperatury, bo tak pokazuje nam termometr, jednak jest on przeciągnięty, jest za twardy, więc wtedy jakby przetwarzamy to jeszcze raz i robimy karmel w słoikach. Mamy na to po prostu osobną recepturę, ale no właśnie, one nie zawsze są. A tak jak mówisz, są naprawdę bardzo smaczne. No, więc sąsiedzi przychodzą, kupują po kilka paczek i później się wymieniają. Dealują. I opłacają. Dealują cukierkami. Warsztat rowerowy opłacają cukierkami na przykład. Tak. To jest to. Mi się to bardzo podoba. To jest taka dealowanie, tak, to jest dealowanie po prostu cukrem. No, bardzo fajne. Fajnie, że to tak weszło ludziom w krew. Trudno było ludzi z powrotem przekonać do takich deserów PRL-owych. Są ludzie wręcz, którzy szukali tych deserów. Okay. No, teraz jak na Dzień Dziecka były ciepłe lody, to... O, dobrze, idziemy do tego tematu. Było dużo osób, które właśnie przyszły specjalnie na ciepłe lody. Są oczywiście osoby, które jeżdżą po Warszawie w poszukiwaniu najlepszego sernika, więc wtedy przyjeżdżają do nas jednak częściej na ten nowojorski, z tych największych fanów sernika, bo jest teraz obsesja na punkcie sernika nowojorskiego. A ten nasz dużo osób bardzo, bardzo lubi. Są nawet znajomi Krysi właśnie ode mnie, którzy specjalnie, jakby może nie specjalnie, ale bardziej ich to przekonało do kupna rowerów, zbierali się do tego i stwierdzili, że kupią jednak te rowery, będą mieli mniejsze wyrzuty sumienia, jak będą do nas na rowerze przyjeżdżali na ten serii. Ja już sprawdzałem ostatnio, ile do siebie mamy na rowerze i to jest 10 z groszem, więc Aneta już ale w ramach... Ale tutaj tak, już w ramach twojej rehabilitacji już myślę, że możemy spokojnie jeść. O, na serniczki tak, i na serniczki. Bajaderkę. No nie, no na bajaderkę teraz. A powiedz mi, jak w ogóle robisz te ciepłe lody, bo na przykład dla mnie to jest kwintesencja mojego dzieciństwa. Pamiętam, że babcia mnie brała z przedszkola, wsadzała do wózka. My tym wózkiem jechaliśmy do domu i pamiętam, że po drodze kupowała mi te ciepłe lody. Ja lubiłaś je, czy nie? Miałam moment, że je uwielbiałam, a potem raptem okazało się niejadalne. One miały taki specyficzny, bardzo chemiczny posmak. Ale jak byłam mała, to naprawdę to było dla mnie, o Jezu, jakie ale ja to rozumiem. Nie było, ale... nie było takiego, ale potem mi przeszło. Ale jak sobie przypomnę smak tych lodów, ja nie przypominam sobie.
ja miałam tak, że trochę mi to nie smakowało, a z drugiej strony ciągnęło mnie do tego dziwnego chemicznego smaku mimo wszystko, ale ja kochałam wszystko, co jest takie bezowe. Moim jednym z ulubionych słodyczy w dzieciństwie były bezowe misie. Ja się nawet nie pamiętam, tak, tam co było. W środku beza, oblana czekolada, no, czymś czekoladopodobny. Właśnie. Tak, czekoladopodobny. No, tak, wyrób czekoladopodobny. To też był hit. I wy też tak to robicie u siebie? My robimy bezę szwajcarską, dokładnie tak, tylko że no... Beza tak, szwajcarska to znaczy? Zaraz wytłumaczę. A to, co ty no, to pamiętasz... To jest jakaś następna tak, beza, której nie znam. Włoska, spoko, ale szwajcarska. To, co ty pamiętasz, no to też była beza, tylko tam na pewno coś było dodawane, żeby to białko się zbyt szybko nie zepsuło. No jasne, a to jest stało w sklepie i dokładnie, tak, x tygodni. I co to było, jak to nie był spirit? Ale to miało lekko alkoholowy też taki posmak. Może tam był spirytus, żeby jeszcze przykryć tą chemię. Dzieciom to futrować. I żeby dzieci były grzeczniejsze. Co, takie ululane. No ja pamiętam nawet w którym sklepie babcia mi tak powała. No i dobra. Beza szwajcarska. Tak, beza szwajcarska to jest beza, której się nie suszy później, bo to jest beza, która już ma ścięte białka. Chociaż nie jest to beza, którą mogą jeść na przykład kobiety w ciąży, bo jednak nie jest aż na tyle bezpieczna. Okay. Po prostu robi się zamiast, bo w bezie włoskiej zalewasz białka syropem cukrowym i one ścinają właśnie, to białko. Tak. W bezie szwajcarskiej wcześniej w białkach na kąpieli wodnej rozpuszczasz cukier i jak on się rozpuści całkiem, to dopiero zaczynasz ubijać. Ogólnie tradycyjnie to w ogóle na kąpieli wodnej ubijało się te białka, aż się rozpuści ten cukier, ale na szczęście ktoś genialny w pewnym momencie wpadł na to, że tego nie trzeba ubijać tam. Wystarczy rozpuścić ten cukier i później dopiero już ubić rozpuszczony. I tą bezę oblewacie czekoladą. Tak, ona najpierw to nie jest jeszcze jakby problem z tymi ciepłymi lodami jest taki, że je trzeba najlepiej z dwa dni wcześniej w ogóle wycisnąć, żeby one sobie wysuszyły się z zewnątrz po prostu, same z siebie i wtedy je łatwiej się oblewa. Okay. No jakby się robi taka lekka skorupka i łatwiej się oblewa temperowaną czekoladą. Okay. No i my do tego używamy belgijskiej czekolady, więc to jednak całkiem inaczej smakuje. Okay. No nie, no na pewno. A jak jest jeszcze stemperowana dobrze, to też chrupie tak jak powinno. Jedynie, ciepłe lody zupełnie nie jest mój smak, w sensie widziałem mnóstwo razy w sklepie i nie. Moim słodyczem z dzieciństwa jest taka w takiej foremce na kruchym cieście babka śmietankowa z budyniem. O, to kocham i to jest coś, co za mną chodzi, żeby to zrobić. To ja czekam. A to idealny to moment jeszcze z truskawkami? Nie, tam nie ma nie, nic. Bo nie takie. Gdzie takie mamy. Tam coś tartaletki z budyniem teraz mamy, bo ty mówisz o babeczce, tak, bo też jest coś takiego. To jest taka jako tartaletki forma, tylko że ona jest to się nazywa nie budynia, to jest śmietanka. Ja nie wiem, czemu to się nazywa w ogóle babeczka śmietankowa, ale tam w środku jest budyń, tam jest więcej ciasta. Tak. To jest też pyszne. I to jest mój deser z dzieciństwa. A to ja też to jadłam. To ja mój nie z dzieciństwa, ja później to odkryłam akurat. Bo są jakieś takie, jest dużo deserów, których ja na przykład nie pamiętam. Tam z dzieciństwa, bo to nie były desery, które moja mama lubiła. No tak. Więc jakby nie są smaki, które po prostu jakby ja znałam, tylko później odkrywałam. A jest coś takiego teraz, co byś chciała zrobić, a czego jeszcze nie robisz? No na pewno to są właśnie te babeczki śmietankowe. No teraz się spełniło jedno z moich marzeń, czyli kanapki lodowe, ale w herbatniku. Czyli tak jak tuż po wojnie były serwowane lody. Nie wiem, czy znacie film Nikt nie woła? Nie. Piękny film, który w ogóle był bardzo długo wstrzymany przez cenzurę, bo miał premierę pod koniec lat 80. albo dopiero w latach 90. Z lat 50. ogólnie. I główny bohater Bożek zabiera Lucynę na randkę do kina. A później idą właśnie na lody z takiego wózeczka przed tym kinem. Okej. I tam ten pan nakłada im te lody śmietankowe właśnie do dwóch herbatników. I ja od tego czasu znam ten film na pamięć. Okej. Kocham go, naprawdę. Nikt nie woła. To jest film, który ja zamęczałam jeszcze na studiach, na zajęciach. No jest wspaniały i genialny. Ja poszukam. Jest teraz na IPLI nawet bardzo dobrej jakości na dodatek po rekonstrukcji cyfrowej. I właśnie za mną chodziły takie lody, ale nie w ciastku amerykańskim chocolate chip cookies. Gdzie jest wszędzie już. Jakby jest może nie wszędzie, ale jest popularne. Właśnie taki old school totalny w herbatniku, który sama będę piekła i lody śmietankowe.
No i od tego weekendu udało dobra, się. Dobra, przyjeżdżamy. W niedzielę teraz jesteście czynni. Mm-hmm. Przyjeżdżamy w niedzielę, bo sobotę już mamy zajęto. Jakbym mógł w sobotę, to już w sobotę przyjmę. A, lody śmietanko. Ja uwielbiam herbatniki. To jest ale lody są tylko w sobotę. Nie, są piątek, sobota, niedziela. Okej. Okay. Spokojnie, gdybym wiedziała, to bym ci same herbatniki akurat bym ci przywiozła. No, ale wiesz, to są takie herbatniki z wanilią odrobinę. Na maśle. Mleczne. Prawilne, dokładnie. Wszędzie ma. I herbatniki maczam w herbacie na przykład. One smakują jak takie jeszcze lepsze Petit Beru. No. I to te jutrzenki. Bo to są jedyne dobre, bo te inne są już takie zbyt kruche, tamte mają taką jakąś mokrość w sobie. Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. Inną konsystencję. Nie są takie rozwalające się. Takie sypkie nie są. O, tak, to jest to określenie. Tak, wiem, rozumiem to. Ewa, też mam fazę na to. Dzieciństwo już nasze przerobiliśmy. Kapusta kiszona. Ewa nie jest deserowa. Nie, ja nie. No to Ewa tam... przy nas dopiero cukier zaczajesz. Nie, ja lubię czasami sobie z jej słodkie. Nawróciła się. Nie, my ją po prostu wciskamy w nią. Jest tak, musi wziąć ten deser, bo musimy spróbować. Nie, no dajcie mi powiedzieć. Nie, to jest prawda. No, w sensie ja lubię sobie czasami słodkie zjeść, ale dzieciństwo to raczej to właśnie były ogórki kiszone, kapusta kiszona i wypijałam w nocy ocet winny z kuchni. O, to konkretnie. Także ja w słodycze nie pamiętam. Ja dopiero pamiętam, ale to już byłam już jakieś, nie wiem, 12-13 lat miałam, to moja babcia robiła takie z kruchego ciasta rożki z taką konfiturą różaną. To wcześniej to tak żaden deser to tak mnie nie przekonało. To ja tego nie znam akurat. Ale musiało być niezłe, z dobrą konfiturą. Nie wiem, czy ona była dobra. Nie, ale tak ogólnie, tak jak sobie myślę, nie? Z dobrą konfiturą. Nie, ja lubię takie rożki. Muszę to też uprawić. Takie ciasto półkruche. W pracy robi właśnie. I nikt go nie chce jeść, tylko ja to jem. Więc zawsze uwielbiam, jak ona to przynosi. I tylko ja to wcinam. Ja się nie rozumiem tych ludzi. Ja byłam zachwycona, kiedy była moda na dietę bezglutenową. To i pracowałam, ale nie, to były te początki. Więc jak pracowałam w redakcji jeszcze wtedy, w dziale mody i cały dział mody był nagle na diecie bezglutenowej, tylko nie ja. Przychodziły paczki z jakimś jedzeniem, z jakimiś deserami, z czymś. No i ja wszystko dostawałam. Byłam jedyną osobą jedzącą gluten. Idealnie. Byłam przeszczęśliwa. Idealnie, to można się ustawić. No. Pod warunkiem, że też dobre przynoszą do pracy, bo czasami to jest tak, że... Słodycze to ja każde zjem. No nie, teraz ja to... trochę bardziej się wybredna zrobiłam, no, ale cukier to jest cukier. Cukier to jest cukier jednak. Znaczy się bardziej jestem wybredna jakby w cukierniach, ale takie ciasteczki ze sklepu to większość wciągnę. W ogóle chciałem jeszcze zapytać, bo powiedziałaś o filmie przed chwilą a propos tych lodów herbatników i sama nazwa cukier w cukrze z tego co się orientuję też jest z filmu. No, dokładnie. No, tak. Czy ja wam mówiłam, czy sami wpadliście? Ja przeczytałam dzisiaj. Czytałam. W wywiadzie. Nie wiem, czy to nie był wywiad. No to opowiedz, tak. Tak, żeby wszyscy no tak, tak jest, rzeczywiście. No, cukier w cukrze to jest hasło z filmu Barei. Poszukiwana, dokładniej zawartość cukru w cukrze. Uwielbiam ten film. Ja też. Jakby miś, spoko, ale poszukiwana. To jest facet, co się przebiera za babkę. To jest queerowy film, PRL, queer, genialny. Nie, ja też zdecydowanie wolę niż misia. Ja najbardziej pamiętam scenę raczej z tym makaronem, co on gotował ten makaron, podał mi tam 5 garnków. To też było dobre. Nie no, cudowne w ogóle. Tak, na tym rowerze jak jedzie, wysypuje się ten cukier. A wiesz o tym, że to w ogóle nie było planowane, jak on tam wjechał w tą kałużę? Taką, a to nie? Jak jest scena, jak on wjechał w wielką kałużę, to w ogóle jakoś przypadkiem wyszło i się to udało nakręcić. Nieźle. No proszę. No, więc super, czasem ten film są takie. No ja bardzo długo też myślałam nad nazwą, bo chciałam, żeby za tą nazwą szedł konkretny pomysł, żeby wiadomo było, w jaką stronę też chcę iść, jakby nawet dodając jakieś rzeczy do tej oferty. I kiedy wymyślałam ten cukier w cukrze, to jakby tak nagle wszystko się w magiczny sposób połączyło. No. Że tak, że to będzie ten PRL, po prostu też estetyka w ogóle kolażu jest mocno widoczna w identyfikacji wizualnej. Ja na przykład, kiedy briefowałam graficzkę, która robiła identyfikację wizualną, logo i całą resztę, no to przez kilka dni, po prostu dzień w dzień jeździłam do Biblioteki Narodowej
i przeglądałam po kolei wszystkie roczniki magazynu Ty i Ja. I robiłam zdjęcia, konkretnie reklam zdjęć, czy tam super rozkładówek, co mi się podoba i co jakby w jaką stronę ma iść. Okej, okay, nieźle. No. Takie porządne przygody. Miałem właśnie zapytać o tą stronę, czy ta praca wcześniej z modą i ze stylizacją pomogła ci potem jakoś w cukiernictwie? Czy to jest bardziej tak, że miałaś swoją wizję i tam, i teraz po prostu tą wizję spełniasz na innym materiale, tak jakby? Nie, no na pewno wydaje mi się, że bardzo mocno wpłynęła jedno, że praca w modzie, a drugie też moje studia kulturoznawcze. Bo jakby moda, no dalej mi zostało jakby takie zamiłowanie do tego, żeby to było estetyczne, żeby to było spójne też. Jakby ja czasem przesadzam, wiem o tym, bo jakby takie planowanie tego, jakby ja nie wrzucę po prostu zdjęcia na Instagram, na tablicę, na feed, tylko muszę wcześniej posprawdzać, czy ono będzie dobrze wyglądało przy reszcie zdjęć, kolorystycznie i w ogóle, czy nie będzie się powtarzała. Więc jakby są tego plusy i są minusy. Dodatkowo też przyszło mi nagle, jakby w momencie, kiedy ja to wymyślałam, ja w ogóle nie chodziłam kolorowo ubrana, miałam wtedy fazę bardziej na jakieś takie bardzo stonowane kolory. Moje mieszkanie było też w kolorach beżowych, drewno. Jak ja stwierdziłam, że nie, ja będę robiła takie turbokolorowe torty, bo tego nie ma, wszystkie torty w większości są w takich zgaszonych, pastelowych kolorach. Takich delikatnych. Bardzo tak, delikatnych, no. Dokładnie tak. I totalnie oszalałam. Jakby jeszcze zaczęłam przeglądać te magazyny Ty i Ja, gdzie była bardzo ograniczona paleta kolorystyczna, jakby z racji możliwości druku. Bo tam, z tego co pamiętam, to było podwójnie drukowane w ogóle i na to narzucany jeszcze kolor. Okay. To dawało super efekt w ogóle, wizualny. I jakoś tak poszłam właśnie w te mocne, ostre kolory wtedy. Okej. No, a to kulturoznawstwo, no jednak, żeby to jakby wszystko było spójne jakby z całą tą koncepcją też. No i dodatkowo też ten PRL, który też plus jest taki, że przez te studia ja rzeczywiście mam wrażenie, że całkiem nieźle rozumiem tą epokę, chociaż w niej nie żyłam, to nie jest tak, że to się wyłącznie opiera na historiach mojej mamy czy taty, ale rzeczywiście mam wiedzę na ten temat po prostu. No, okay. To jest coś, co dosyć konkretnie zgłębiłam na studiach i jakby jakby z różnej strony, jakby tak typowo historycznie. No, okay. Widać, że wszystko się łączy, ale też jakby fajnie, bo nie wiem, no tak no w Warszawie to nie ma takich miejsc, które faktycznie robią takie perylowskie klasyki, w sensie są... Albo robią je od 50 lat tak samo, jak robiły. Na margarynie z spirytusem. To też oczywiście, że są, ale też nie masz takiej całkowitej oferty, tylko tu jest gdzieś WZ-ka, eklerki, no to wiadomo, tak, że są już różne, teraz są raczej takie fancy tak, no tak. Nie ma jakichś takich klasycznych. Czyli mi się wydaje, że PRL przez długi czas i chyba nadal nie jest modny jeszcze, nie wiem. Nie, wiesz, jak, to nie przecież jest, teraz wiesz, to już meble wchodzą. Meble no, to już od dawna, wręcz aż za bardzo, bo jest coś mega dziwnego się wydarzyło, że po prostu ta moda już od paru lat na meble PRL-owskie jest taka, że te meble PRL-owskie polskie, które są całkiem niezłym designem, ale jakby nie aż tak wygórowanym, bym powiedziała, nie chcę tego obrażać, ale są dużo droższe niż na przykład w Polsce kupienie starych mebli z tego samego okresu z lat 50., 60., na przykład projektów skandynawskich. Tamte są tańsze, bo jest na nie mniejsze dużo parcie, a są no nie... jakby nieporównywalnie lepiej dopracowane. Okay. No ale jest teraz moda jest na PRL moda, i tak, to idzie. I naprawdę to idzie po prostu. Okay. Więc jak trochę jakbyś się wbiła. No trochę tak, no jakby ja lubię tą estetykę, no nic na to nie poradzę. No jakby tam się dużo ciekawych rzeczy w ogóle społecznie też działa. I więc to jest też fajne. Okay. A propos mody, widzisz modę na słodycze? Ta moda się zmienia? No, zmienił. Znaczy się, masz na myśli to... Jakie słodycze jemy? Jakie słodycze jemy, bo mam wrażenie, że wreszcie jemy więcej słodyczy. Jakby wreszcie Polacy czy Warszawiacy zaczęli chodzić w ogóle chętniej do cukierni.
Nie widzicie tego? Czy ja myślę, że jest coś takiego, bo teraz jest tak, jak są pączki, to ludzie po prostu tak szaleją. Jak jest jagodzianki, to wszyscy szaleją. Pączki stały się wręcz jakby otoczką nadzienia. Gorzej tam niż prawie, opener. Te rogale marcińskie, no po prostu generalnie jest tak, że nie wiem, jeszcze wcześniej, tam parę lat temu, no to normalnie można było, nie wiem, po jagodziankę pójść, a teraz trzeba zapisywać się na te jagodzianki, zamawiać kolejce, mleka, w PRL-u, no. No jakby, bądźmy szczerzy, Polacy dalej lubią stać w kolejkach. No ja to zawsze powtarzam. Ja myślę, że lubimy stać w kolejkach. No to fakt, to fakt. Nie, no, ja myślę, że jest taki szał, bo jakoś wcześniej były też fajne miejsca i można było jakoś tak normalnie dostać, a no nie wiem, w tamtym roku po tej jagodzianki, no to my mieliśmy problem, żeby zjeść we wszystkich miejscach, które chcieliśmy. Na przykład w rano w końcu nam się nie udało zjeść tej jagodzianki, bo po prostu... No, bo ty masz pod domem. Następnym razem nam kupisz. Precesją. Ale można było, nie można rezerwować. Nie można było. Jagodzianek, nie? Nie. Czyli nam się nie udało. No. Nam się nie udało. To może ja może po sąsiedzku udało mi się. Historia na inny dzień. Ale tak, nie, ale ciężko tam... było. Po prostu. Jest, ale teraz jest naprawdę duży szał na słodycze. I te cukiernie to się dużo otwiera. Otwiera się, bo wydaje mi się tak. Najpierw przyszedł ten moment na w ogóle... rozpoczęcie kultury w ogóle restauracyjnej, coś, czego naprawdę nie było. Tak. Nie było restauracji w Polsce, to jest jakby coś, co pozostało po PRL-u właśnie, przepraszam. Więc to wróciło rzeczywiście i pojawiało się sporo fajnych miejsc. Później przyszedł czas na pieczywo rzemieślnicze. I ono, wydaje mi się, trochę przygotowało grunt takimi właśnie słodkościami, ale bardziej na granicy cukierni, piekarni, czyli trochę pączki, rogale marcińskie, jagodzianki, a teraz przyszła moda na cukiernię. I to jest, wydaje mi się, bardzo fajne. Jakby moda na torty była wcześniej już. No bo zawsze torty były potrzebne, tak? Ale w pewnym momencie, wydaje mi się, że z 10 lat temu się zaczęło coś takiego, że jednak na tych urodzinach, czy jak jest jakaś ważna uroczystość, to już nie wystarczy tort zrobiony przez babcię czy przez ciocię, tylko to musi być profesjonalnie, ładnie, tak? Dla ale ciebie, najlepiej z imieniem. Tak, tak. Angielskie w masie cukrowej, figurki, takie rzeczy. Superman, ale to, jakieś tak, tam ale, to przygotowało grunt. Ja też robię czasem takie, tylko nie robię figurek. Robię je na płasko. Po prostu malowane kremem maślanym, więc też można inaczej to zrobić. Gryźć ten temat. Okay, ale tak, rzeczywiście masz rację. Teraz tak zacząłem po prostu przetwarzać i myśleć tych cukierni. Tego wszystkiego się trochę otwiera. Myślę, że jest jeszcze sporo miejsca na następne. Jest sporo. Nie, no bo to właśnie, wiesz, no są cukiernie i cukiernie, tak? I myślę, że tych takich rzemieślniczych, no to jeszcze, no nie jest nie wiadomo ile, tak? I trzeba jeszcze rezerwować i stać w kolejkę. No właśnie. Jeszcze nie trzeba, no. Nie, ale wydaje mi się, że w ogóle nasze pokolenie zaczyna już być zmęczone tymi takim, zachłysnęliśmy się tymi zachodnimi słodyczami, tłuszczem palmowym z cukrem, a teraz chyba już trochę odchodzimy od tego. W sensie już jest dostatek tych słodyczy właśnie takie, co z Ameryki miały przyjechać. I teraz wracamy z powrotem do smaków takich, no... Masło, śmietana. Tak, jest bardzo mocny nacisk na to, z jakich to jest składników zrobione. I to jest super, bo na przykład widzimy z dziewczynami, że no dużo osób przychodzi, kiedy przychodzą do nas pierwszy raz, to pytają jakby jaka jest różnica między naszymi sernikami baskijskim a nowojorskim. I wiele osób, kiedy słyszy, że sernik baskijski jest na twarogu ze Strzałkowa, to od razu świecą się oczy i tak, to ja ten biorę bardzo często, bo jakby sam fakt tego, że to jest naprawdę jeden z najlepszych twarogów takich dostępnych normalnie w sprzedaży, no bardzo ludzi przekonuje. No ten ser jest pyszny. Jest pyszny, tak. No on jest z dodatkiem śmietanym, jest dlatego taki pyszny. Wszystko jasne. A jadłaś, próbowaliście masło ze Strzałkowa? Nie. Chyba nie. Ktoś, nie wiem, czy to dla tych, co słuchają, mówimy, Magda kręci oczami, mówi, że jest wyborne, naprawdę musicie. Ale ktoś nam polecał ten masło. Ktoś tam, może Magda, nie wiem. Bardzo możliwe, kocham to masło. Nie wiem, ale... Byliśmy raz chyba na hali Mirowskiej i robiliśmy nasze sobotnie stories zakupowe i pokazaliśmy, że kupujemy twaróg ze Strzałkowa. I Magda do nas napisała wtedy w komentarzu, że też z niego korzystasz. Tak, i że, ten masło, sernik i żeby jest masło spróbować. Tak masło było. Musicie spróbować, jest obłędne. Ile masła zużywasz tygodniowo? Jesteś w stanie powiedzieć? Bo miesięcznie. Nie, no tak... No, zależy od tygodnia.
Jak są torty, no to rzeczywiście już dużo tego tam schodzi. No tak, bo tą masę trzeba zrobić. No tak, dokładnie. W setkach kilogramów? Nie, w setkach nie, no ale tak no, z 10 kilogramów przynajmniej tygodniowo. Okay. No to jest trochę przemysł. Jest. No ale nie ma takiego dramatu, bo kostki naszego masła, które zamawiamy, przychodzą po 2 kilogramy, więc okay. Tam wiecie. Pięć kostek masła to lepiej brzmi niż 10 kilogramów. Dobra, ja mam jeszcze jedno kontrowersyjne pytanie, zanim dziewczyny spojrzą jeszcze, co tam mamy przyszykowane. Torty, zazwyczaj weselne, gęsto oblepione lukrem. Co sądzicie na ten temat? Ale lukrem masz na myśli masę cukrową? Tak. To już rzadko. Już rzadko? Mhm. Tak ci wydaje? Nie wiem, mam wrażenie, no w Warszawie bardzo rzadko. Tak? Też nie wiem, ja też może nie siedzę aż tak w temacie tych wesel, ale bardzo się od tego odchodzi. Okay. Bardzo jednak dalej to torty naked, czyli te, gdzie widać biszkot. No my takie mieliśmy u siebie nawet. 6 lat temu, nie? No, to się długo trzyma. Torty ze świeżymi kwiatami. O, to jest piękne. Tort z kwiatami, no i masa maślana już nie do końca. Okay. Masa cukrowa już nie do końca. Okay. Właśnie bardziej maślanej, jakieś tam dodatkowe różne zdobienia. No, jeszcze torty weselne. Okej, nie byłem już jakiś czas na weselu. Nie miałem okazji. Kojarzą się właśnie z takimi tortami, gdzie jest taka gruba warstwa masy cukrowej. To się dalej jedzą to tylko dzieci w kawałkach, bo mają ochotę coś słodkiego, a wszyscy inni zostawiają na talerzu z głową. Wydaje mi się, że z masą cukrową to jednak już bardziej to zostaje tylko przy tortach dla dzieci, bo dzieci to lubią, ale też widzę, że dużo osób, które robiły, jakby używały masy cukrowej, odchodzi od obkładania tych tortów w całości tą masą cukrową, a robią wyłącznie figurki. Okej. Poza tym też na przykład spotkałam się z tym i nie dziwi mnie to kompletnie. Na przykład jest jedna dziewczyna w Warszawie, która po prostu mu powiedziała wprost, że ona zrezygnowała z tortów, no tam już x lat temu, w masie cukrowej, włącznie dlatego, że siadłyby jej totalnie nadgarstki. A to no bo wymaga to, pracy? Tak, ta masa jest konkretną gęstość ma, nie jest to łatwe do wywałkowania. A problem jest taki, że do obłożenia tortu, przykrycia go, musisz mieć cały jeden kawałek cały tort. Tak, z zapasem, żeby to po prostu idealnie pokryło. Więc czasem jak masz większe torty, to tego naprawdę trzeba dużo rozwałkować. Okej. Okay. Znaczy, okay. Ja muszę powiedzieć, ja byłam na kursie dekorowania tortów angielskich. Nie nadaje się do tego zupełnie. Wiesz co, nie każdy się nadaje, niektórzy mają zbyt wysoką temperaturę dłoni. Zbyt no, ciepłe myślę, dłonie u mnie też. Jednak była kwestia takich pokaż rękę. Manualnych rzeczy. Zimne. Ja mam zimne. Ale co za ciepłe ręce masz i nie możesz już... No bo to się roztapia. Tak, ale jest to ciężkie faktycznie, jak my tam wałkowaliśmy. No wiadomo, każdy jest tam robił pierwszy raz. No i nie, właśnie było trochę tak, że sztukowaliśmy te kawałki tam z boku. No, a żeby to ładnie obłożyć, to musisz mieć kawałek, który rzeczywiście wystarczy na cały ten tort. Poza tym dochodzi jeszcze wyrabianie tej masy na konkretny kolor. O, no właśnie, to też było wcale niektóre były takie trochę miszmasze się robiły. Tak, mi się zdarza robić akurat ciastka w masie cukrowej, ale tylko na większe zamówienia dla firm. Po tym, jak zrobiłam ciastka cipki, to specjalny projekt dla marki Jope był i teraz są dalej firmy, które się odzywają i chcą, żeby coś innego dla nich zrobić po prostu. To nie ukrywam, że najgorszy jest moment właśnie wyrabianie tej masy cukrowej i wałkowanie. Okay. Czyli generalnie nie opłaca się robić takich tortów. No jest to, nie jest. Nie zamawiajcie tych tortów, zamawiajcie inne. Tak, do jedzenia inne. Masie maślanej najlepiej. No. Zwłaszcza, że jest dużo smaczniejsza. Tak. Chociaż musi być w odpowiedniej temperaturze. To bardzo dużo robi. Okej. Okay. Masło musi być po prostu miękkie. Okay. No tak, no bo takie też twarde, no to nie za fajne. No. Dziewczyny, jak tam pytania? Wyczerpałyśmy już całe? Ja nie wiem. Ja to zawsze tak lecę na spontanie, a dziewczyny pilnują agendy. No ale dzisiaj tutaj poszło. Jakoś tak poszliśmy całkiem zgrabnie. Wszystko już powiedziane. Tak? Naprawdę wszystko już powiedzieliśmy? Wow. No dobra, no to kurde Magda, dziękujemy ci za to nagranie w ogóle. Ja wam również dziękuję. Jest się słodycze. PRL-owskie. Zdecydowanie, słodycze są super. Potwierdzamy. Odkrywajcie PRL-owskie słodycze. Przypomnijmy jeszcze, że
Lokal jest na Inżynierskiej, wejście od Wileńskiej. Wileńskiej. Cukier w cukrze, na Instagramie, na Facebooku też Cukier w cukrze. Dokładnie. Obserwujcie i jedzcie. A podcastu naszego można wysłuchać na dziewczyny znowu. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Google Podcast. Ewa zawsze pamięta o Google Podcast. Jakoś tak. Obserwujcie, klikajcie w dzwoneczki, lajkujcie i zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że z nami byliście. Do zobaczenia. Dzięki. Na razie.